witam Państwa bardzo serdecznie. I chciałabym przedstawić Państwu doktorę Katarzynę Liszkę, wykładającą w Katedrze Judaistyki Wrocławskiej, naukowo też zajmującą się filozofią współczesną, etyką, w tym filozofią żydowską, i która prowadzi dzisiaj Państwa po wystawie izraelskiej artystki Eli Litwic. Po wystawie, która stanie się takim pretekstem do opowieści o innej przestrzeni, o miejscach okupacji i w tym o pewnych rezerwach wyobraźni. Więc Kasiu, ja Ci oddaję głos, ale może na początek powiesz nam, czy to jest Twoje pierwsze spotkanie z artystką, czy już wcześniej znałaś jej twórczość? Nie, to moje pierwsze spotkanie z twórczością Elą Litwic i też moje pierwsze oprowadzanie w galerii i tym bardziej przy kamerach, także o ile zdarza mi się wykładać przy różnych okazjach i dla zróżnicowanego audytorium, to dzisiaj jestem tu z Państwem po raz pierwszy, no i zobaczymy jak to będzie. Przestrzeń jest Twoja. Przestrzeń jest moja, tak. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że będę miała Państwa okazję oprowadzić po naprawdę niezwykłej wystawie, której kuratorką jest Agata Ciastoń. Wystawie ascetycznej, ale to nie znaczy, że mało intensywnej czy mało mówiącej, bo ta wystawa jest bardzo gęsta. Chciałabym Państwa zachęcić do spojrzenia na tą wystawę, na tą twórczość, jak przez pryzmat takiej kategorii, którą ukułam dla nas dzisiaj, geografii przeżywanej. Co to takiego jest geografia przeżywana? Jeśli odnieść się do źródłosłowu geografia, do tego słowa ge, które oznacza ziemię, to geografia, no jak wszyscy wiemy, to nauka społeczno-przyrodnicza o przestrzeni geograficznej. Ale to, czego nie widać na mapach, to, czego nie widać w nauce w topografii, tak, w opisach różnych przestrzeni, to, jak ta przestrzeń jest przeżywana. Widać fizyczne miejsca, widać ich opisy, widać ich zdjęcia, widać ich mapy, natomiast nie widać tego, w jaki sposób dana przestrzeń jest przeżywana. Więc wychodząc od takiej inspiracji, od takiego cytatu Michela Foucault z jednego z jego esejów, nie żyjemy w jakiejś pustce, wewnątrz której można by sytuować jednostki i rzeczy. Żyjemy, będąc od razu zanurzonymi w pewnych relacjach, które nazywamy miejscem. I inny z bardzo ważnych myślicieli, Maurice Merleau-Ponty, fenomenolog francuski, powiedział, że istnieje tyle rodzajów przestrzeni, ile doświadczeń przestrzeni. Wszystkie te uwagi, które teraz jakby poruszyłam, składają się na taką refleksję, że możemy wyróżnić miejsce, które jest w miarę stabilne, które jest w miarę stabilnym takim punktem przecięcia różnych relacji, które mówią nam, jak w tych relacjach współistniejemy, i przestrzeń, czyli to, co dopiero ma wektor ruchu, wektor czasu, to, co dopiero my wnosimy swoją podmiotowością, kiedy tej przestrzeni doświadczamy. I jest to szczególnie ważne w przypadku tej wystawy i w przypadku miejsca, którego ta wystawa dotyczy, czyli Kars al-Yahud, takiej bardzo szczególnej miejscowości, o której jeszcze powiem, leżącej na zachodnim brzegu Jordanu, na terytoriach okupowanych przez Izrael obecnie. Więc jest to szczególnie, ta geografia przeżywana ma tutaj szczególnie ważny, no taką ważną rolę. Bo ona, drodzy Państwo, zachęca nas do tego, żeby spojrzeć na tą wystawę przez pryzmat jeszcze czegoś innego, świadectwa. Mianowicie, nawet jeśli fizycznie byliśmy nad brzegiem rzeki Jordan, doświadczyliśmy tego miejsca, to nie doświadczyliśmy tego miejsca tak jak Ela Litwic. Więc to, co my tutaj otrzymujemy, dostajemy pewne świadectwo artystyczne. Artystka zawiera z nami pewnego rodzaju pakt. My widzimy jakby ślady, materialne ślady tej przestrzeni. Musimy sobie tą przestrzeń wyobrazić, ona nas po tej przestrzeni jakby prowadzi. Więc musimy też, ten pakt też polega na tym, że my wierzymy artystce, że te gesty są autentyczne, że te
że te przedmioty po prostu pochodzą z tych miejsc i mają takie znaczenie, jak nam tutaj ta opowieść pokazuje. Chciałabym jeszcze coś powiedzieć, zanim będziemy wędrować tutaj od miejsca do miejsca, też po takiej mapie, ale którą ja dla Państwa stworzyłam, że ten kontekst twórczości Eli Litwic, to jest taki kontekst, materią jej prac jest symboliczny, mityczny i materialny Izrael, byśmy powiedzieli. A taki szerszy kontekst to jest taka formacja intelektualna, którą nazywamy postsyjonizmem. Czyli to jest taka formacja intelektualna, która jakby z perspektywy pewnego dystansu przygląda się mitom, podstawowym mitom towarzyszącym założeniu państwa Izrael. Ale też jest ten postsyjonizm też jakby przejawia się w domenie artystycznej różnego rodzaju, bym powiedziała, praktykami. Jedną z takich praktyk bardzo interesujących, które opisuje zresztą moja koleżanka z Katedry Judaistyki Jagoda Budzik, jest taka praktyka budowania kontrfaktycznych przestrzeni geograficznych, z perspektywy których można obejrzeć to, co się dzieje w Izraelu. Może to Państwa zainteresuje, ale jedną z takich strategii jest budowanie kontrfaktycznej narracji o obecności Żydów w Europie, w Polsce, tak jakby zagłada nie wydarzyła się. I z tej perspektywy, z perspektywy tej rzeczywistości, no budowanie takiego napięcia pomiędzy teraz, a pomiędzy właśnie tym punktem. Więc czego dotyczy to świadectwo? Czego dotyczy to świadectwo artystyczne Eli Lipschitz? Tak? To świadectwo tej geografii przeżywanej. Tak jak powiedziałam, dotyczy takiej miejscowości, która po pierwsze leży na terytoriach okupowanych, leży, jest przy ujściu rzeki Jordan do Morza Martwego. Jest to na przecięciu, powiedziałabym, trzech rodzajów pamięci. Z jednej strony pamięci żydowskiej, czyli tego zakończenia wędrówki po pustyni, przejścia do ziemi obiecanej przez rzekę Jordan, obietnicy ziemi świętej, tak? Jest to też na przecięciu pamięci chrześcijańskiej, gdzie no, tym takim wydarzeniem podstawowym jest chrzest Jezusa w rzekach, wodach Jordanu, ale też na przecięciu pamięci palestyńskiej, co jest bardzo istotne, bo Palestyńczycy, którzy po wydarzeniach 1948 roku no właśnie zostali wypędzeni, których egzystencja na terenie mandatu zakończyła się, schronili się właśnie na tym pasie pomiędzy, no później nazywamy to zieloną linią, a właśnie tą granicą wyznaczoną przez rzekę Jordan, terenem zresztą anektowanym przez Transjordanię, potem przemianowaną na Jordanię. Więc oni się tam jakby schronili razem ze swoją pamięcią i razem ze swoją geograficzną, bym powiedziała, tęsknotą do miejsc sprzed 1948 roku. Więc już zaczynamy. Trochę Państwa przytrzymałam w jednym miejscu, ale już się będziemy przemieszczać z tą mapą opowieści, którą dla Was przygotowałam. Więc chciałabym zacząć od tego obiektu. Zapraszam Państwa tutaj. To jest odlew z brązu fragmentu ziemi. Można zauważyć sobie, zaraz podejść, zobaczyć jaka jest jego faktura. Praca ta zatytułowana jest Fakty dokonane. Z języka angielskiego Facts on the ground. I nawiązuje, ten tytuł pracy nawiązuje do takiego osadnictwa na terytoriach okupowanych, anektowanych w 1967 roku po wojnie sześciodniowej przez Izrael, do osadnictwa izraelskiego właśnie na tych terytoriach. I pokazuje taką, ta polityka faktów dokonanych, to jest jakby taka, no powiedzielibyśmy, taka przestrzeń pomiędzy jakby deklarowaną polityką, a tym, co się rzeczywiście dzieje.
W szerszym, drodzy Państwo, takim kontekście ja bym chciała zwrócić uwagę na coś innego. Że odlew ziemi w brązie ma w sobie coś z sakralizacji. To znaczy coś z uświęcenia ziemi, coś z nadania jej, takie jakby zmiany kontekstu jej funkcjonowania, nadania jej innego statusu. I na czym, na co nam autorka chce zwrócić uwagę w związku z tym gestem? Ano na to przede wszystkim, że z perspektywy polityki ziemia jest tą kategorią związaną ze świętością. Możemy sobie pomyśleć, że chciałabym bardzo przywołać tutaj kategorię taką filozoficzną Avishaya Margalita, izraelskiego filozofa, który mówi, że obecnie w polityce bardzo mocno dominuje taki religijny obraz polityki, skoncentrowanej na kategorii świętości. A to, co święte, jest takie, wiecie, niepodzielne, nienegocjowalne. Ze świętością się nie negocjuje, tak? Więc tak trudno rozstrzygnąć spór o ziemię w tym konflikcie bliskowschodnim, bo ona jest właśnie traktowana z tym elementem, z tą domieszką tego, powiedziałabym, religijnego obrazu polityki, kiedy ziemia jest właśnie niepodzielna, zawiera w sobie właśnie ten element takiej świętości, więc w zasadzie negocjowanie byłoby jakąś zrozumiane jako zdrada wtedy, nie? Więc myślę sobie, że autorka zadaje wraz z tą pracą nam pytania między innymi takie, czyja to ziemia? Do kogo należy? Do kogo należała? Kto ma prawo ją zamieszkiwać i jak? Kto o tym decyduje? Myślę sobie, że chciałabym jeszcze dodać, jeszcze snując taką bardziej teoretyczną opowieść, ale już za chwileczkę będzie bardziej konkretnie, zaproponować Państwu jeszcze jedno rozumienie świętości. Jeszcze jedno rozumienie świętości, które wnosi do humanistyki taki włoski filozof Giorgio Agamben, który mówi, że, który w ogóle odnosi się do takiej rzymskiej kategorii sacer z rzymskiego prawa i mówi, że święte jest to, według tej kategorii, co niejako jest usunięte z codziennego użycia. Też jakby usunięte spod władzy prawa ludzkiego. Więc ja tutaj kilka cytatów przygotowałam. Poświęcać oznaczało przenieść rzeczy poza sferę prawa ludzkiego. Profanowanie było, a jakby w kontrze do tego, profanowanie było zatem restytucją, ponownym przekazaniem ludziom do swobodnego użytku. I teraz Agamben odwołuje się do różnych miejsc, które właśnie są przekształcone, funkcjonują trochę w wyjątkowy taki sposób. I mówi o nich tak. We wszystkich tych wypadkach pozornie nieszkodliwe miejsce wyznacza w rzeczywistości przestrzeń, w której normalny porządek jest faktycznie zawieszony. Są to dzisiaj obozy dla uchodźców. Są to, nie wiem, właśnie pola minowe, rzeczy, przestrzenie, których nie widać często na mapach. One istnieją, natomiast istnieją też na zasadzie pewnego wyjątkowego statusu, tak? I o tym mówi Agamben. Więc skupmy się teraz, myślę sobie, że w kontekście tych prac Eli Liptwitz, obie strategie, czy oba procesy sakralizacji i profanowania są niezwykle ważne. Bo chciałabym zaproponować Wam taką perspektywę spojrzenia na pracę Eli Liptwitz, gdzie moja teza jest taka, że ona wchodzi w taką interesującą grę pomiędzy tymi dwoma wektorami, sakralizowania i profanowania. Gdybyśmy sobie przeszli teraz i zobaczyli właśnie tę pracę, to zapraszam Państwa. Zatytułowaną Ta linia, to możemy ją przede wszystkim powiedzmy sobie, co to jest, a potem powiedzmy, jak to możemy zinterpretować. To jest linia, to jest jakby widzicie lina z bojami, która jest elementem, była elementem rzecznej granicy pomiędzy Jordanią a Izraelem,
no ale w rzeczywistości pomiędzy tym właśnie terytorium spornym, tym terytorium okupowanym, o czym tutaj świadczy właśnie cytat z traktatu pokojowego zawartego w 1994 pomiędzy Jordanią a Izraelem. I fragment ten liny rzeczywiście, a znaczy, tak jak Państwu mówiłam na początku, dzięki tej logice świadectwa artystycznego, no my, jest tu z nami zawarty pakt, że my wierzymy, że to jest, fragment tej granicy, tak, tej granicy rzecznej, że ta lina właśnie tam była i że jest dokładnie tak, jak czytamy w opisie tej wystawy, że lina ta została zamieniona na inną. Tam w tym miejscu, więc nie tylko została usunięta, ale podmieniona na inną. I ten gest artystki tutaj polega na tym, że ona na różne sposoby układa tą linę w różne kształty. Jak się domyślacie, co wydaje mi się, że właśnie tu w tym wypadku można postrzegać jako taki akt profanatorski. Nie? Akt zawieszenia tego porządku, który ta lina jako granica miała wyznaczać i zwrócenia naszej uwagi po prostu na to, jakby na problematyczność tej granicy. Tak? Myślę sobie, że jeszcze potem będzie moment na pytania i możemy sobie tu wrócić i coś więcej opowiedzieć. Jestem też bardzo ciekawa, jakie są odczucia, co się rodzi w Państwu, kiedy ja o tym opowiadam. Więc zobaczcie, czyli mamy wszystkie te prace, wydaje mi się, oparte są na takim geście wzięcia z konkretnego miejsca, z Kas al-Yahud, danej rzeczy, tak, z wycięcia jej i przeniesienia tutaj w przestrzeń galerii w towarzystwie innych przedmiotów. I my cały czas zastanawiamy się, co te gesty znaczą i do czego jakby myślenie o tych gestach nas kieruje czy zachęca. Kolejnym takim przedmiotem, tutaj idę do Państwa, zabranym z pola minowego, jest ten trójkąt, który właśnie miał oznaczać, tam gdzie pierwotnie został znaleziony, miał oznaczać, że oto mamy do czynienia z terytorium zaminowanym. Rzeczywiście to okolice Kas al-Yahud zostały zaminowane ze względu na to, że w następstwie wojny sześciodniowej było to terytorium niebezpieczne ze względu na wzrost jakby ataków terrorystycznych i został on zaminowany, czyli niedostępny, czyli tak jakby mówił Agamben wprost, tak? Ustanowiono tam pewien stan wyjątkowy, w którym wyłączono z użytku całkowicie pewną przestrzeń. Kto mógł jej używać? Zwierzęta, rośliny, środowisko. I zobaczcie, że na tym trójkącie mamy narysowaną roślinkę. Jakby Państwo sobie tu podeszli, to można zobaczyć. Nie wiem, kto się zna dobrze na botanice, ten więcej może tutaj o tej roślince powiedzieć. Ja sobie napisałam, jaka jest jej nazwa. Rzodkiewnik pospolity. I oto, co jest ważne, co wyczytałam sama w opisie wystawy, ten rzodkiewnik pospolity, to jest taka roślina, która w momencie, kiedy jest genetycznie zmodyfikowana, ona zmienia kolor, pokazując, że jakby jest, że pod nią jest mina. Więc ten gest, co oznacza ten gest? Z jednej strony to jest takie podwójne ostrzeżenie. Trójkąt ostrzega przed polem minowym, roślina ostrzega również przed miną, tak? Pokazuje, jest pewnym znakiem. Natomiast tutaj jest jeszcze coś więcej, bo oto ten przedmiot i ta roślina to dla mnie jest takim symbolem tego, że autorka sprzymierza się ze świadkiem nieludzkim, by opowiedzieć tą historię. Z tym świadkiem nieludzkim, czyli z tym środowiskiem, z tym miejscem, które miało być opanowane przez pole minowe, ale opanować się nie dało. Bo jak Państwo być może wiecie, bo czytaliście opis wystawy, jakby ruchy tektoniczne, ruchy geologiczne były tak duże, że powodowały ogromną ilość wybuchów. I to pole musiało być rozminowane, czyli można by było powiedzieć, że po raz kolejny
artystka, przenosząc, zmieniając kontekst tego trójkąta, no czyni taki gest profanatorski, prawda? Profanatorski wyrywa, zmienia kontekst, ale to, do czego ona się odwołuje, to będzie teraz to właśnie świadectwo jakby nieludzkie, tak? Nieludzkie, czyli wprowadza taką perspektywę środowiskową, co jest niezwykle interesujące. I teraz przemieścimy się daleko, bo aż tam, do kolejnej pracy, zapraszam. Ten wysoki stopień prawdopodobieństwa, taki tytuł nosi ta praca. I wydaje mi się, że ona też jest taka związana z podobnym gestem artystki, to znaczy z takim sprzymierzeniem się, można powiedzieć, z nieludzkim świadkiem. Bo oto mamy dwie płachty geowłókniny, która zwykle wykorzystywana jest do tego, by regulować rzeki, usprawniać, nadawać im kształt. Artystka zanurzała jedną płachtę po jednej stronie rzeki Jordan i drugą płachtę po drugiej stronie rzeki Jordan. To błotniste, jakby to powiedzieć, co się przemieszcza razem z wodą? Osady? Osady, tak, muł. Osadza się też tutaj. Więc mamy tu znowu taką myśl, że można powiedzieć, że z perspektywy takiej środowiskowej, z perspektywy tego, że ta rzeka płynie, że muł się osadza, jakby nie wiem, jak to wyrazić, mam problem wielokrotnie językowy dzisiaj, żeby ułożyć tą opowieść, ale że z tej perspektywy wszystko to, co jest sporne, co rozdziela w obrębie tej rzeki Jordan, ono zostaje jakoś tak, wiecie, wzięte w nawias, tak trochę właśnie rozbrojone, że z jednej strony mamy tu do czynienia jakby z terytorium, gdzie zmieniały się granice. Tak? Po II wojnie światowej na terenach dzisiejsza Polska, dzisiejszy Wrocław też jest elementem masowych przesiedleń. Tak? I tutaj wydarzyło się tak wiele w Europie, w naszym kraju. Ela Litwic pokazuje, w jaki sposób można powiedzieć, no właśnie sprzymierza się z tym nieludzkim świadkiem, by opowiedzieć tą historię trochę inaczej. Zadawałam sobie pytanie, dlaczego ona to robi, dlaczego na pewien moment właśnie jest w tym przymierzu z takim nieludzkim świadkiem. Być może tak trudno już opowiadać tą historię z perspektywy, nie wiem, izraelskiej, palestyńskiej, że to jest tak trudne, że wybiera tego rodzaju alians. Można by było zapytać, czy to jest jakiś eskapizm, nie? Ale nie chciałabym pójść w tą stronę. Myślę, że to jest tak interesujące, że raczej bym dała szansę na rozpoznawanie tych gestów niż ich takie proste zaklasyfikowanie. Taką, można powiedzieć, anegdotą związaną z tym wydarzeniem jest to, że w czasie konfliktu po 67 zostało przeniesione, certyfikowane miejsce, w którym miał nastąpić chrzest Jezusa. Po prostu na drugą stronę, czyli na stronę jordańską, po to by było turystycznie do niej dostęp. Przez ten moment, trudno mi to sobie wyobrazić, ale przez ten moment, kiedy okolice Kars al-Jahud były zaminowane, to tam nie było właśnie dostępu do tego miejsca, albo był on znacznie utrudniony, teraz już ten dostęp jest. Więc tutaj po raz kolejny mamy tą opowieść o tym świadku, który nie jest świadkiem człowieczym. No nie dość jeszcze powiedzieć, że tutaj te napięcia, o których opowiadam, są też napięciami pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, gdzie ten moment chrztu Jezusa, który nagle staje się Chrystusem, tak, jest też momentem w takiej polemice międzyreligijnej i wzajemnym nastawieniu tych dwóch religijnych religii, tak, bardzo ważnym i też różnicującym. Jakby patrzymy na takie niezwykle złożoną pracę. Jej tytuł to Przekleństwo i błogosławieństwo. I teraz w nawiasie, albo region ograniczony dwiema funkcjami. Ela Litwic w tej pracy
odtwarza taką biblijną scenerię. Taki moment symboliczny, taki moment zakończenia wędrówki Żydów przez pustynię. Jak Państwo wiedzą, w tej historii ważne jest to, że pokolenie, które wyszło z Egiptu, zakończyło życie w trakcie wędrówki, tak? To się mówi o tym straconym pokoleniu. I ten moment od wyjścia z Egiptu do tego momentu przekroczenia rzeki Jordan, tam wydarzyły się najważniejsze rzeczy, że tak powiem, z perspektywy judaizmu. Znaczy mamy objawienie na górze Synaj, mamy nadanie prawa i jakby uwieńczeniem tej wędrówki, ta praca się do tego właśnie odwołuje, jest taki moment, kiedy lewici wygłaszają błogosławieństwa i przekleństwa skierowane do plemion Izraela, które się dzielą jakby porówno i stają u stóp dwóch gór. Tutaj strukturalnie to jakoś mamy oddany, ten podział. I może ja przytoczę, jak mniej więcej te błogosławieństwa i przekleństwa brzmiały, bo to może być ciekawe i to jakimś tutaj wydaje mi się ważnym kontekstem. Więc błogosławieństwa, może... to jest fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana waszego, którego ja wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana. Jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Gdy Pan wasz wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal. Czyli z jednej strony mamy tutaj taką myśl o tym, z czym wiąże się błogosławieństwo i z czym wiąże się przekleństwo, tak? I jakby taką ideę drogi, która jest jakby drogą moralną, drogą religijną, po prostu drogą właściwego postępowania. I jakiego rodzaju właśnie przekleństwa były wypowiedziane na górze Ebal? Na przykład, przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub zlanego metalu. Czyli oczywiście ten zakaz bałwochwalstwa. Ja tylko wymienię kilka, które myślę tutaj grają na tej wystawie. Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. Też to tutaj ciekawie rezonuje. Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. Czyli takie najbardziej dla judaizmu centralny nakaz sprawiedliwości wobec tych, którzy są słabsi. Tak jak cudzoziemiec, wdowa i sierota, tych, którzy mają status jakby wymagający dodatkowej troski. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego prawa i nie wypełnia ich. Wśród błogosławieństw, które są liczne, wymienię trzy. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, wiernie wypełniając jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój ponad wszystkie narody ziemi. Ale i teraz takie właśnie ważne w kontekście tej opowieści, do której zaraz tutaj zmierzam. Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia i chodził jego drogami. I ostatnie, nie zbaczaj od słów, które ja ci dziś obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. Też taka religijna topografia, nie? Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, idź ścieżkami Pana. I teraz jednocześnie jakby taki krytyczny wymiar tej pracy, czyli struktura scenerii biblijnej zostaje tu jakby odtworzona. Zostaje tu odtworzone pewne rozdzielenie, o którym mówi artystka. Rozdzielenie na
plemiona u stóp jednej góry, plemiona u stóp drugiej góry, na błogosławieństwo i przekleństwo, tak? Ale to, ona nadaje temu rozdzieleniu też taki bardzo współczesny wymiar, bo oto na co tak naprawdę patrzymy? Patrzymy na mydła produkowane tradycyjną metodą przez Palestyńczyków. I ta struktura, jak te mydła są tutaj poukładane, też odtwarza sposób suszenia i wytwarzania tego mydła. Z drugiej strony patrzymy na wieżę, która została wytworzona z błota z rzeki Jordan. Te dwie struktury stoją naprzeciwko siebie, a pomiędzy nimi, jak sobie tutaj Państwo zerkniecie, jest taka pusta przestrzeń. Taka pusta przestrzeń, właśnie ta przestrzeń oddzielenia, o której dzisiaj przez cały czas Wam odpowiadam. Opowiadam. Przestrzeń, no, w której niemożliwa jest kohabitacja, tak? I teraz Ela Litwicz też nam jakby w tej pracy pragnie pokazać, że to, jak ustrukturyzowana jest przestrzeń na terytoriach okupowanych, utrudnia znacznie tą praktykę wytwarzania mydła. Rozbija sieci dostawców, sprawia, że coraz trudniej, czytałam gdzieś, że tylko dwie fabryki, ale mogę się mylić, tylko dwie fabryki już tego mydła funkcjonują, ale tak jak mówię, tego nie jestem pewna. Więc odnosząc się do tej naszej pierwotnej refleksji o tym, o profanowaniu, o sakralizowaniu, ten gest, zobaczcie, on powtarza podział i pewną jakby strukturę, więc jakby powtarza i w taki artystyczny sposób czyni widzialnym to miejsce oddzielenia. I tak wydaje mi się, że to na tym polega krytyczne ostrze tej pracy. Tą przestrzeń oddzielenia, przestrzeń okupacji. Ta praca jest, wiecie, możliwa do powąchania, możliwa do dotknięcia, ale jak wiemy, o czym ona jest, to wręcz by się ją chciało, nie wiem, zburzyć. Tak? I na początku nie wiedziałam, kiedy tutaj byłam po raz pierwszy, do czego mnie ta praca, co ona sprawia we mnie. Natomiast kiedy zaczęłam o tym w domu jakby pisać, się nad tym zastanawiać, nad jej taką materialnością, intymnością, a jednocześnie nad tym właśnie gestem, to tak, właśnie o tym pomyślałam. I teraz chciałabym przejść, zaraz tutaj sobie też wszystko możecie bliżej zobaczyć, chciałabym przejść teraz do tej pracy. Do tej pracy zatytułowanej Ścieżka. I myślę, że o ile to burzenie tam, że tak powiem, nie miało miejsca, chociaż to jest ta praca właśnie nabrzmiała tyloma różnymi sensami, to w jakiś sposób to burzenie miało miejsce tutaj. Bo pod naszymi nogami znajdują się kamienie, które zostały zabrane z jakiejś drogi, gdzie wyznaczały szlak. Być może właśnie ten gest jest potrzebny, takiego symbolicznego wymazania dróg, po to, by można było wyobrażać sobie, czyli właśnie zmobilizować te rezerwy wyobraźni, żeby wyobrazić sobie inne miejsce, inną przestrzeń, z perspektywy której możliwa jest krytyka zastanej rzeczywistości. Ta praca tak zachęca mnie no właściwie do zadania jeszcze takich pytań. Kto wyznacza właściwe ścieżki? Czym się kierować, jakby wybierając? Ta potrzeba nowych ścieżek, nowych znaków, nowych opowieści i ten właśnie gest unieważnienia szlaku dokonany tutaj przez autorkę odczytuję jako pewnego rodzaju wezwanie do myślenia o mojej i o państwa geografii przeżywanej. O granicach, strefach wyłączonych, pamięci, transferach ludności w przeszłości i dzisiaj. O naszym umiejscowieniu wobec sieci relacji, które niewinnie nazywamy miejscem. I to jest ten moment, w którym się zatrzymam.